konwersy, kanciaki, kombinezon taki do obsługi rajdów z lumpa. Idziemy robić biznes. Jest godzina 9, jestem w Guangzhou w hotelu. Jakbym wam pokazała, jaki mam tutaj syf, to byście się przeżegnali, ale jestem już po tripie do dwóch innych miast. Pojechałam do Tokio, potem byliśmy w Hongkongu, a dzisiaj jesteśmy w Guangzhou. A to dlatego, że zaczyna się Guangzhouhui, czyli duże targi eksportowe w chińskim Guangzhou. My jeszcze mamy trochę innej roboty, to znaczy dzisiaj musimy odwiedzić fabrykę, która produkuje maszyny o nazwie Waterjet, czyli takie maszyny do cięcia szkła, ukośnik metalu wodą, takim strumieniem wody. To jest fabryka, w której ja już byłam, więc nie będę dużego sprzętu ze sobą nosić, ale to jest mój pocket. Dzisiaj klientem biznesowym, na tym wyjeździe klientem biznesowym jest mój tata, który robi biznes w Chinach od 20 lat. Więc mamy w tym trochę doświadczenia. Macku, jak mi się chce spać, ale niestety jest to wina tego, że wczoraj jeszcze do drugiej w nocy ustawiałam wszystkim VPN-y, musiałam się połączyć z siecią i tak dalej, bo wiele osób, które tutaj są w tej grupie, a jest razem ze mną 10 osób, to są osoby, które są pierwszy raz w Chinach i które nie mają pojęcia, jak tutaj wszystko działa, nie wiedzą, jak zapłacić, nie wiedzą, jak się połączyć do internetu. Wczoraj już mieliśmy pierwszy fuck up, bo ja pojechałam sama pociągiem do Guangzhou, a reszta się spóźniła i z tego wynikało to spóźnienie też z bardzo chińskiej rzeczy, to znaczy jedna z osób z naszej grupy miała źle wpisane imię i nazwisko na bilecie na pociąg z Hongkongu do Guangzhou. I w Chinach jest tak, że jeżeli coś się nie zgadza z paszportem, to od razu jesteś inną osobą i na przykład nie wpiszesz drugiego imienia, a w paszporcie jest drugie imię i potem jest ojej. No i przez to ja pobiegłam, ostatnia wskoczyłam na pociąg, a cała moja ekipa 9 osób została w Hongkongu. No, typowo chińska wtopa. Dobrze, że wczoraj jeszcze były pociągi, to dojechali tam za godzinę. Czy mi się kiedyś przystanie chcieć spać? Nie, bo ja normalnie śpię po 9 godzin, a dzisiaj wstałam po 6. Nienawidzę czegoś takiego. Zobaczcie jeszcze mój outfit check. Lubię, że Chiny nie są tak formalnym krajem jak Japonia, więc możesz w jakimś kombinezonie z lumpa z napisem Simon jechać do roboty. O! Chińczycy, opatrzcie, widać syf. Chińczycy też się nie ubierają w garnitury na spotkania biznesowe, więc ja dzisiaj z tych konwersów, to wiem, że ludzie się w internecie śmiali z tych kanciaków. A ja uważam, że są super, więc konwersy, kanciaki, kombinezon taki do obsługi rajdów z lumpa. Idziemy robić biznes. Wizyty w chińskich fabrykach przebiegają różnie, czasem wszystko jest w porządku, a czasem zdarza się, że maszyna na przykład nie jest jeszcze gotowa, bo fabryka się nie wyrobiła i trzeba przyjechać na kolejny dzień. To są rzeczy, do których trzeba się przyzwyczaić, ale po ciężkim dniu w fabryce zawsze czeka nas lunch na koszt firmy. Pomimo tego, że Chiny rzeczywiście nie są formalnym krajem, to zawsze możecie spodziewać się, że firma zabierze was na lunch. I przeważnie będzie to lunch w dobrej restauracji, chociaż jeżeli nie lubicie typowo chińskiego jedzenia, to nie daje gwarancji, że jedzenie wam zasmakuje. My tym razem mieliśmy do dyspozycji pokój prywatny w restauracji wraz ze stołem do mahjonga, w którego ja gram bardzo słabo, a pozostałe osoby z ekipy nie grają wcale. Ale był to fun, mimo wszystko. Po południu przyszło nam zobaczyć jeszcze jedną fabrykę i była to fabryka wtryskarek do plastików, chociaż tam poszło już zdecydowanie szybciej. Do czego takie wtryskarki są potrzebne? No jeżeli kupujecie na przykład znicze, ukośnik kapliczki na Wszystkich Świętych, to właśnie te elementy plastikowe są robione w tych maszynach, które tutaj w tej fabryce były kupione. No więc cudem wydostaliśmy się z Guangzhou. Jestem już w domu, ale niestety problem jest taki, że w dalszym ciągu w Guangzhou trwają bardzo, bardzo ulewne deszcze. Zapowiadane są nawet huragany, trąby powietrzne i one mają trwać jeszcze przez tydzień. Wczoraj, kiedy wylatywaliśmy z Guangzhou, odwołanych było 70% lotów z lotniska Baiyun, czyli tego lotniska Guangzhou. W tym nasz lot Air China. Air China nie zdołało nas wrzucić na inny lot, który miałby się odbyć, bo wszystkie mieli już pełne, więc kupiliśmy w desperacji bilety na lot Spring Airlines, czyli takiej bardzo taniej chińskiej linii lotniczej, które kosztowały nas ponad 2000 yuanów za osobę, więc było to drogo jak na Spring Airlines, które
którym się lata tam za, nie wiem, 1500 yuanów w dwie strony. Fakt tego, że pogoda była jaka była i ludzie byli bardzo zdesperowani, żeby wyjeżdżać z Guangdongu, to okej, nie było biletów na pociąg, jeżeli ktoś by pytał, bo ludzie, którym odwołali loty, od razu wykupowali te pociągi i nie dało się wyjechać z Guangdong pociągiem. No więc mieliśmy po prostu pecha, jak widzicie, ale udało się. I bardzo dobrze, że się udało, bo obawiam się, że gdybyśmy stamtąd nie wyjechali wczoraj, to zostalibyśmy tam na kolejny tydzień, bo te opady mają jeszcze trwać i trwać. No więc w Szanghaj wybieramy się na dwie różne imprezy targowe. Jedna jest dzisiaj, druga jest zaczyna się za dwa dni. Dzisiaj zaczyna się China Plus. China Plus w dzielnicy Qingpu, w takim wielkim centrum wystawowym, które zostało otwarte na taką imprezę, wielką imprezę importową, takie targi importowe, które odbywają się w Szanghaju każde jesienie od 2018 roku i te targi China Plus odbywają się właśnie tam. Plastik to nie jest w ogóle moja branża, ani też branża osób, które ze mną tutaj po tych targach chodzą. To nie są rzeczy w kręgu naszych zainteresowań, ale przyznaję, że idziemy tam trochę z ciekawości, dlatego że wiecie, okej, jesteśmy zainteresowani głównie targami szklarskimi, które się odbywają w Chinach co roku i ja też tam jeżdżę od wielu lat. Moje pierwsze targi szklarskie w Szanghaju to jest rok 2009, więc to już jest 15 lat. Ale wiadomo, że plastik to jest o wiele większa branża od szkła i warto po prostu zobaczyć, co tam się dzieje, jak to wszystko wygląda. Ja, jeżeli chodzi o plastiki, to wiem tylko, jak wygląda wtryskarka i rozdmuchiwarka, bo widziałam to w fabryce, więc wiem jako tako. Pójdziemy tam po prostu zobaczyć, jak to wszystko wygląda, co tam się sprzedaje, ale też dlatego, żeby zobaczyć, jak te targi, które prawdopodobnie są o wiele większe niż targi szklarskie, są zorganizowane. Targi plastiku to naprawdę ogromna i bardzo dobrze zorganizowana impreza, którą warto zobaczyć również pod kątem samej właśnie organizacji. Mimo wszystko nie jest to nasza branża, więc tylko się trochę pokręciliśmy, zobaczyliśmy, co tam się ciekawego robi, co tam się sprzedaje i wróciliśmy do centrum miasta. A od czwartku zaczynają się targi China Glass. I to są targi, które odbywają się co drugi rok w Szanghaju i co drugi rok w Pekinie. W zeszłym roku były w Szanghaju. Tam była taka sytuacja związana z pandemią, to znaczy w 2020 roku targi zostały skasowane, ale wystawcy już zapłacili pieniądze targom szanghajskim, więc w 2023 roku, czyli rok temu, one powinny być w Pekinie, ale zrobiono je w Szanghaju właśnie ze względu na to, że ludzie już po prostu wcześniej zapłacili i no musiały się te targi odbyć, bo już ludzie zapłacili za to 3 lata wcześniej. A w tym roku te targi powinny się odbyć planowo w Szanghaju, no i planowo w Szanghaju je zrobiono. Za rok one mają odbyć się w Pekinie, więc za rok po prostu pojadę do Pekinu i będę w Pekinie na targach. Targi China Glass odbywają się w innym centrum wystawowym. Jest to centrum wystawowe w Pudongu i wydaje mi się, że to jest popularniejsze. Ono też jest o wiele starsze, bo te targi szklarskie się tam odbywają od lat zerowych, od wczesnych lat zerowych bodajże, więc rzeczywiście jest to centrum wystawowe, które jest prawdopodobnie wielu osobom znane, osobom, które mnie oglądają, czy osobom, które w ogóle były w Chinach na jakichkolwiek targach. Ja byłam tam na wielu różnych targach, nie tylko na szklarskich, ale też na targach kawy, tam kiedyś się odbywały. Również byłam tam na targach muzycznych w zeszłym roku, pracowałam jako tłumaczka dla polskiego wydawnictwa muzycznego. Na targach szklarskich, co jest też akurat bardzo fajne, zawsze są jakieś nowe, ciekawe twarze, nowe, ciekawe firmy i my, przyjeżdżając na targi szklarskie w Szanghaju, często umawiamy sobie jakieś wizyty w fabrykach tutaj w pobliskich miastach, tak, w pobliskich prowincjach. Jest na pewno fabryka w Hangzhou, w której kiedyś byliśmy. Fabryka produkująca maszyny do obróbki szkła. W Szanghaju, jeżeli chodzi o sam Szanghaj, to tutaj za bardzo fabryk nie ma. Tam czasem jakieś się zdarzą gdzieś na Qingpu czy gdzieś, ale ogólnie raczej prowincje takie jak Guangdong, prowincje takie jak Zhejiang, to są zagłębia, w których produkuje się, no, maszyny, czy ogólnie jakieś produkty na masową skalę. Oczywiście te miejsca znajdują się od Szanghaju tam godzinę czy dwie pociągiem, więc rzeczywiście nawet przyjazd na targi do Szanghaju jest szansą na to, żeby gdzieś tam się z kimś umówić i spróbować jakąś fabrykę już zobaczyć. Ewentualnie po targach można polecieć do Guangzhou i tam coś sobie zobaczyć, ale nie tym razem, bo trąba powietrzna. Moja znajoma, no to ta partnerka biznesowa, mówiła, że boi się o swój samochód, bo jak mocno pada, to u nich osiedle takie pod Guangzhou zostaje bardzo często zalane i może im zalać samochód, no ale jest tutaj w Szanghaju i
przyjechała do pracy, no i co może teraz zrobić? Także targi targami, to już jest tak naprawdę trochę końcówka mojej pracy, bo dzisiaj są te targi plastikowe, środa prawdopodobnie pójdziemy do Disneylandu. Jeżeli chcecie coś z Disneylandu, to być może na moim Instagramie już coś z tego Disneylandu jest, bo pewnie ten film się ukaże dosyć późno. Czwartek, piątek, sobota to będą targi szklarskie, obok odbywają się też targi odzieży ochronnej i targi piwa kraftowego, więc prawdopodobnie też wbijemy na targi odzieży ochronnej, bo też ostatnio takie rzeczy z Chin ściągałam, rękawice. Targi szklarskie w Pekinie i Szanghaju to już klasyk, przyjeżdża na nie naprawdę wiele osób z branży, również z Polski. Wystawiają się tam nie tylko firmy chińskie, ale również europejskie, głównie włoskie i niemieckie. Przy czym muszę tutaj się poprawić, bo sprawdziłam w internecie, że w przyszłym roku znów odbędą się one w Szanghaju, także widzimy się na targach szklarskich w Szanghaju. No i to chyba by było tyle w takim trochę randomowym filmie, zlepku z różnych rzeczy. Bardzo się cieszę, że mogę od zeszłego roku wrócić na targi, bo jednak te 3 lata ostatnie pandemii, to był czas, kiedy granice Chin były zamknięte, żadne targi się nie odbywały, takie, gdzie przyjeżdżałyby osoby z zagranicy. Ja byłam na jakichś 2 targach ze znajomymi, w większości tam jakieś właśnie targi kawy. Wiem, że też osoby, które znam, były na tych targach importowych, które się odbywały w Szanghaju w trakcie pandemii, ale to były wszystko osoby, które w Chinach po prostu mieszkały cały czas i które nie przyjeżdżały tutaj z zagranicy, bo na to po prostu nie pozwalano, więc no więc tak, targi, fabryki też, ale targi głównie to jest praca, która mi sprawia bardzo, bardzo dużo przyjemności. Tłumaczenie na targach, oczywiście chodzenie z klientami po targach, to jest rzecz, która jest bardziej męcząca niż stanie na stoisku czyimś i po prostu rozmawianie z klientami, ale to jest rzecz, która jest dla mnie dosyć ekscytująca i ja chyba po prostu lubię taki kontakt z klientem, kontakt ze sprzedawcami, więc wydaje mi się, że wychodzi mi to całkiem nieźle. A prawdopodobnie szykują się w tym roku jeszcze nie jedne targi. Moja oferta tłumaczeniowa i tak dalej jest u mnie na stronie mojej internetowej, tam możecie też znaleźć moje e-booki do kupienia, jeżeli ktoś chciałby przyjechać do Chin, nie wie jak to zorganizować, to jest też dostępny mój e-book jak podróżować po Chinach, znajdziecie go na mojej stronie i to tyle, widzimy się w kolejnym filmie. Ja mam kolejnych kilka dni po targach, jak już ludzie z mojej ekipy pojadą, wolnych, więc muszę skończyć magisterkę, bo szykuje się obrona. Po drodze jeszcze będzie koncert Fall Out Boy w Szanghaju, a potem pojadę na targi, nie na targi, tylko na konwent tatuażu w Hebei, więc dużo rzeczy się szykuje w ciągu kolejnych dwóch, trzech miesięcy. Tyle na dzisiaj, dzięki za oglądanie tego filmu i na razie.